jest najmłodszym dyktatorem świata. Rosław niemal w pełni kontroluje, czego świat może się dowiedzieć oraz czego mieszkańcy tego kraju mogą się dowiedzieć o świecie na zewnątrz. Jednak są ludzie, którzy z ukrycia filmują to, co reżim tak bardzo stara się ukryć. Wzięli bambusowy kij i zaczęli mnie nim brutalnie bić. Ludzie, którym udało się uciec, próbują przemycać informacje, by przełamać monopol wszechobecnej propagandy. Mężczyźni lubią oglądać filmy akcji. Uwielbiają je. W naszym filmie pokażemy narastający opór przeciwko reżimowi. Ludzie mają nadzieję, że rządy dyktatora nie będą trwały wiecznie. Im częściej słuchałam radia, tym częściej miałam wrażenie, że jestem oszukiwana. Rosław walczy z rewolucją cyfrową i to właśnie kultura popularna, nie broń, może obalić jego reżim. Życie wewnątrz tajnego państwa.